Housekeeping TV, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ponownie ze mną ekspert firmy Happet, hurtowni ryb akwariowych. Damian? Witam. Dzisiaj poruszymy temat o tym, czym karmić naszych ulubieńców, czym karmić rybki akwariowe. Pierwsze podstawowe pytanie, na które wielu akwarystów mniej doświadczonych zadaje sobie, to pytanie: ile razy dziennie karmić rybę akwariową? Im częściej, tym lepiej, w małych porcjach. Czyli po prostu na przykład jak mamy jakieś tam rybki, mniejszą ilość, żeby wszystko od razu było zjedzone. Ja pamiętam i ja tak to robię, że po prostu wsypuję tyle pokarmu, czy daję jakąś mrożonkę, czy żywy pokarm na tyle, żeby po prostu nie zdążyło opaść na ziemię. Po prostu, żeby zanim opadnie na ziemię i żeby się nie rozkładało, te ryby mają już w tej drodze od tafli wody do podłoża mają zjeść, tak? Tak, no to można sobie bardzo szybko uświadomić po tym, jak wracamy od jakiejś cioci czy babci z imieniem i dostajemy nieludzką ilość pokarmu naraz. Możemy się sobie przypomnieć, jak się wtedy czujemy i co czujemy w nocy po takim wielkim przeżarciu. To samo jest z rybami, dlatego nie należy przesadzać tutaj z ilością pokarmu. Ryby na zapas się nie najedzą, a im więcej pokarmu damy, tym więcej potrzeba tlenu na strawienie tego i tym łatwiej o duże problemy w zbiorniku. Dodam jeszcze, że no, w naturalnych warunkach niekiedy ryby nie jedzą nawet tydzień, dwa, a nawet i miesiąc, nie? Tak. Kolejna sprawa właśnie, którą chciałem tutaj poruszyć. Czy według ciebie głodna ryba to zdrowa ryba? Tak jest. Lepiej chyba, wydaje mi się, lepiej nie przekarmić niż... Tak. Zdrowa ryba to jest taka, która zawsze nie pobierze pokarm. Jeśli ryby nie chcą jeść, bo są przekarmione, zbyt tłuste, takie ryby nie będą nam się prawidłowo rozmnażały. Otłuszczenie organów wewnętrznych zawsze prowadzi do zmian rozwojowych i skraca ich życie. Taka ryba potem po rozkrojeniu wygląda jak jeden wielki majonez w środku. Bardzo dużo ma tłuszczu między organami. To zdecydowanie skraca jej okres życia i powoduje, że te ryby nie chcą się trzeć. Czasem kupujemy jakąś wielką rybę, wydawałoby się nam, że jak położy ikrę, to po prostu będzie wszystko pokryte ikrą, a ryba nie chce się w żaden sposób wycierać. Dopiero jak zdechnie i taką rybę rozkroimy, widać, że organy są stłuszczone i ryba po prostu źle wygląda w środku. Często też wątroba jest w bardzo złym stanie. Nie jest czerwona taka, jak powinna być, tylko żółta albo sina, brązowa. To są wszystko objawy tego, że ryba dostała niewłaściwy pokarm, zbyt dużo tłuszczu lub węglowodanów lub miała monodietę, bo to też często jest problem. Wielu akwarystów myśli, że jak kupi sobie jeden pokarm, to wystarczy. Nawet najlepszej marki. Tak. Słuchaj, bo też właśnie dużo ludzi wpada w taką pułapkę, że chcą, żeby ryba przystąpiła, właśnie dotarła, wtedy na potęgę ją karmią. A tutaj mówisz właśnie, że no, jak jest ryba otłuszczona, to nie myśli o przystąpieniu dotarła, tylko po prostu pływa, tak jakby powiedzieć, z przymusu. Słuchaj, kolejna sprawa. Czy warto stosować kilkudniowe głodówki u ryb? Czy na przykład, nie wiem, w jednym dniu tygodnia wymyślić sobie taki dzień, w którym nie będziemy dawać wcale rybom jeść? Tak, głodówki to jest bardzo dobry pomysł w przypadku ryb, a trzeba jeszcze pamiętać o takiej drugiej rzeczy, która jest bardzo ważna, o substancjach balastowych. Wiele osób, chcąc jak najszybciej mieć duże ryby, powodują niezapalenie jelit. Tak często jest u paletkarzy, którzy szprycują ryby dużą ilością mięsa, nie dając w ogóle żadnego balastu roślinnego, czy też w postaci chityny pochodzącej od bezkręgowców, co doprowadza w bardzo krótkim czasie do zapalenia jelit i objawów takich jak przy wieciowcu. Często paletkarze mówią, że ryba ma wieciowca, ale ryby wcale nie mają wieciowca, po prostu ktoś karmi je zbyt treściwym pokarmem. To tak jak z ludźmi, gdy będziemy jeść tylko białko, w pewnym momencie przebiałkujemy się i doprowadzi to do dosyć srogiej biegunki. Tak samo jest w przypadku ryb. Słuchaj, jeszcze kolejna sprawa. Jaki pokarm jest lepszy? Czy suchy,
dobrej firmy, jakiś dobrze zbilansowany, bo teraz widzimy reklamy, każda firma się licytuje, który pokarm jest najlepszy. Czy może żywy pokarm, czy może mrożony pokarm. Według Ciebie czym najlepiej karmić ryby? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi z tego powodu, że w zależności od tego, jaką rybę mamy w akwarium, takie trzeba jej zapewnić warunki. Tak jak w przypadku ryb takich stawowych, które gdzieś tam podawane są do jedzenia, karma dla karpi ma mało białka, ma dużo węglowodanów, dużo substancji balastowych i dzięki temu ryby są zdrowe. Jeśli producent mówi, że karma jest dobra dla wszystkich ryb, to różna zrobi w konia. Nie dajcie się nabić butelkę, nie ma ryby karmy dobrej dla wszystkich ryb. Jedyne co można zrobić, to produkować produkty dedykowane, czyli produkty dla ryb roślinożernych, produkty dla ryb mięsożernych, dla wszystkożernych. One się różnią zawartością białka, substancji balastowych i tutaj węglowodanów. W ten sposób regulują tutaj prawidłową gospodarkę metaboliczną u ryb i taka ryba zdrowo rośnie. Są też karmy startery dla małych ryb, takie karmy, które mają dużo białka, takie, na takich karmach rybki fajnie rosną. No, na przykład alerem, często tym starterem z alera rybki są karmione na hodowlach, ponieważ powodują u nich duże przyrosty, taka rybka szybko rośnie. Ale są też tego wady, taka rybka, która szybko rośnie, będzie krócej żyła. No nie oszukujmy się, rybki, które są pędzone, żeby szybko, szybko rosły, zdecydowanie krócej żyją. Jakieś dopadają je choroby metaboliczne w dalszym wieku. Tak jest z mieczykiem czy z innymi rybami. Gdy mieczyka będziemy prowadzić w sposób naturalny na pokarmie roślinnym, wzbogacanym żywym pokarmem, mieczyk będzie rósł szybko, ale zdrowo. Jeśli będziemy mieczyka hodować na wątróbce z zmieloną pokrzywą, mieczyk będzie rósł w oczach, praktycznie codziennie będzie większy, ale taki mieczyk pożyje półtora roku do roku i zdechnie po prostu, będzie miał obtłuszczone narządy. W dodatku taka dieta często prowadzi do zmian płci, dlatego mamy tak dużo transwestytów wśród żywoludek. To właśnie są wszystko skutki złej diety. A słuchaj, niektórzy na przykład produkują u siebie w domu, w takich domowych warunkach pokarm. Na przykład chyba takim najbardziej sztandarowym przykładem są palety. Większość ludzi, tych, którzy trzymają palety u siebie w domu, na przykład robi pokarmy na bazie serc wołowych czy tam podobnych historii. Czy uważasz, że takie pokarmy wykonane u siebie w domu są też dobre dla ryb i czy, nie wiem, może nawet lepsze, czy lepiej to się nie bawi? Wszystko zależy, co chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy zrobić rybę na konkurs, tak żeby ona pojechała na konkurs, ładnie wyglądała, to na sercach wołowych i na innych pokarmach wzbogacanych o witaminy, bo o tym też trzeba pamiętać przy takich pokarmach, które rozkładają nam część witamin. Możemy wyhodować naprawdę duży okaz, który robi wrażenie, będzie nawet większy od tych okazów, bo nie wiem, czy macie świadomość tego, że te paletki, które hodowane są u nas w akwariach, są zdecydowanie większe od paletek z odłowu. Największe paletki z odłowu, jakie widziałem, to były gdzieś tak w wielkości 2/3 tych, które zdarzają się w akwariach ludzi, którzy właśnie w ten sposób karmią ryby, ale to nie są ryby na dłuższą metę, które można długo rozmnażać i będą nam długo żyły w zbiorniku. One są dobre na konkurs. Na konkursie ładnie wyglądają, a po jakimś czasie już to stłuszczenie powoduje, że coraz mają więcej problemów i przestają być tak ładne, jakbyśmy chcieli. Człowiek zdrowo się odżywia, to nie ma żadnych problemów, a jeśli będzie jadł tylko suplementy i strasznej ilości białka, żeby urosnąć jak największym, to po pewnym czasie doprowadzi to do chorób. Czyli dzisiejszy odcinek, można powiedzieć, za udany. Czyli dzisiejszy odcinek można uznać za udany. Kolejny odcinek z tej serii, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach. Ja już dzisiaj
kończę swoją podróż w firmie Hapet. Przypominam, byłem gościem firmy Hapet. Ze mną Damian, który zajmował się i zajmuje się dalej akwariami firmy Hapet, hurtowni ryb akwariowych, tak? Link do tej hurtowni może nawet damy w opisie. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, napiszcie w komentarzach. Może kiedyś znowu się umówimy, może w dzisiejszych czasach są takie techniki, że można zrobić jakiś live czy inne historie. Damian jest, mam rozumieć, otwarty i wszystko zależy od Was. Dużo lajków, dużo komentarzy, będzie dużo wyświetleń, będą nowe filmy w tej serii. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam już na kolejne odcinki. Na razie. Cześć.